Siemano mordeczki, z tej strony Draconikus. I witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem Subsistence. Wędruję sobie po okolicy, licząc, że znajdę sarenkę. Ponieważ jak widzicie, brakuje nam bardzo dużo, znaczy brakuje nam białek. Więc najchętniej bym jakąś sarenkę upolował. Bo nie chcę polować na wilka, no bo wilki są agresywne. Sarenkę strzelimy raz i będziemy ją mieć. A jeśli chodzi o... A jeśli chodzi o wilki czy niedźwiedzie, no to one się na nas rzucą. A ja bym wolał jednak upolować sarenkę. Tylko jak na złość, nigdzie w okolicy żadnej nie ma. Mamy kolejnego niedźwiedzia na skałkach. W międzyczasie sobie zbieram oczywiście skrzyneczki, zbieram drewno. Licząc, że może w końcu wleziemy na jakąś sarenkę. Daleko od bazy nie jesteśmy, raptem pół kilometra. To tak po prostu dookoła chodzimy po terenie. Mógłbym teoretycznie jakiegoś zająca upolować, czy kurę, ale średnio mam na to ochotę. Wolałbym jednak coś bardziej treściwego. Rozejrzyjmy się, czy gdzieś tu nie ma. Tam jest wilk, tam jest niedźwiedź. Tam jest kolejny wilk. A sarenek jak nie było, tak nie ma. Kurde, nie mamy kluczyków. A mogliśmy sobie zrobić, kurde. Bo już nas stać na wytrychy. Aczkolwiek są w tej chwili ważniejsze rzeczy do produkowania. W międzyczasie zrobiłem sobie agregat. Jeszcze nie jest wstawiony, będę go wstawiał zaraz przy was. I zbieram w tej chwili energię na generator masy, żeby już móc sobie, że tak to ujmę, coraz lepsze rzeczy w bazie budować. No ale zależy mi też na tym, żeby jednak coś upolować. Nie jakiegoś śmierdzącego wilka, tylko prawdziwą sarenkę. Ale jakoś nie chce nam się ona napotoczyć. Nie wiem, czy to już taka pora roku, że te sarny się poznikały, czy co. Jakby nie było, mamy sierpień. Ale powinny sarny być. Godzinę mamy w miarę. Ranek niedawno nastał. Ale chwilę już chodzimy, więc będzie może około 10, 11. A kury nie chcę. Kury będziemy polować na kurę, jak będziemy mieć już kurnik. Ale na chwilę obecną tego kurnika nie ma. Więc w tej chwili zależy mi tylko na czymś, co będziemy mogli gotować, upiec i zjeść. Zwykle w tej okolicy sarny się kręcą. A teraz ich jak na lekarstwo. Jakby normalnie wszystkie sarny wywiało z okolicy. Idziemy jeszcze tędy, może tu jakaś będzie. Mamy wilka. W ostateczności będziemy próbować łowić ryby, nie? Ale... Praktycznie mógłbym spróbować zarzucić wędkę. Znając życie, to ja złowię jakąś fajną rybkę. A za chwilę znajdziemy sarnę. Jak to wygląda? Prawa Murphy'ego. Jak czegoś nie trzeba, jak coś jest... się ma wydarzyć złego, to zawsze się to wydarzy.
Ale nic. Jesteśmy już tak głodni. Zarzucimy tą wędkę. Robimy sobie przynętę. Jedzmy jeszcze te truskawki. Zróbmy sobie przynętę. Linę. Cztery robale mamy, cztery przynęty zrobić możemy. Też dobrą opcją byłoby porobić te pułapki na ryby, ale z tego co wiem, to one chyba łapią tylko małe ryby. Dużej ryby raczej one nie złapią. O, mamy dzika. Nie, to niedźwiedź. Młody niedźwiedź. Zasugerowałem się paskiem życia. Niedźwiedzie zwykle mają 180 punktów życia. Mają 140, tak samo jak dzik. Ale widocznie jakiś młody może albo co. Dobra, przynęty niby mamy zrobione. Sobie tu stańmy. Zarzućmy wędkę. Zobaczymy, czy uda nam się coś złapać ciekawego. Musicie mi wybaczyć takie dywersje właśnie w postaci, że to coś tu łowię, coś tu zbieram, no ale na tym ta gra polega. Kurde, pomyliłem sobie dźwięk. Ach. Trochę bliżej zarzucimy, może tu się coś złapie. Pomyliłem sobie dźwięk kraftu z dźwiękiem łapania ryby. I straciłem przynętę. Jesteśmy zaraz koło domu. Więc luzik. Ostatnio nauczyłem się też, patrzcie się. Jak sobie ściągniemy pomału przynętę, to możemy sobie ją odzyskać. Nie zrywając jej. Bo jak przytrzymamy zacięcie, no to się nam zerwie, tak jak przed chwilą to zrobiłem niechcący. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby nie zginąć. Dobra, mamy rybkę. Chyba nawet trochę większą. Chociaż, no, jakaś większa rybska, jakieś większe rybsko. No, całkiem ładna sztuka. Sfiletujmy ją od razu. Ile z niej będzie? Dwa kawałki. No to pasuje jeszcze jedną złowić. Też jak się drażni ryby, podciągałem troszeczkę. To jest szansa na drapie na jakieś większe ryby podobno. Coś tam koło tego spławika cały czas krąży, widzę. Się nim interesuje. Zmienimy jeszcze trochę.
Coś tam muska cały czas tą przynętę. Tak jak spinning. Ewidentnie w tamtym rejonie jest jakaś ryba, więc zarzućmy ją trochę dalej. Troszkę podciągnijmy. Zobaczymy, czy coś to da. W tej chwili widzę raczej brak zainteresowania spławikiem. Złapało coś. Mamy. Ale to jest mała rybka. Mała rybka, więc zarzucimy jeszcze raz. Tym razem w tamtym rejon. Po kolejną i może znowu jakąś dużą wyciągniemy. Mamy jeszcze jedną przynętę. Może tam się poszczęści z większą rybą. O, od razu coś chwyciło. No i jest coś większego. Ostro rzuca. Mamy pięknego karpia chyba. Wyfiletujmy go. No i mamy kolejne dwa. Więc idziemy to usmażyć. Zobaczymy, czy nie ma jakichś skrzyneczek po drodze koło bazy, gdzie nie zrespiło. Bazy nic nie widać. Ogień nam się jeszcze pali. Resztka ognia, więc dorzućmy. Weźmy sobie to i wrzućmy to. Niech się usmaży nam ta rybcia. Te roślinki sobie rosną, tylko nie mają popiołu w ogóle. Więc weźmy ten popiół. Wrzućmy do tutaj. Jako nawóz. Zawsze trochę szybciej będą rosły. Rybki sobie usmażymy. Odreperujemy głód. Możemy się napić. Jak wygląda sytuacja z energią u nas? Mamy 500, więc możemy stworzyć następną rzecz, a następną rzeczą będzie fabrykator masy. Elektronika złą. Ciach. Spójrz. Ok. Rybki się upiekły, więc jemy. I na razie nie będziemy chyba smażyć kolejnych, chociaż jeszcze tego możemy usmażyć. To się usmaży, a tej się pozyska olej. No i możemy tutaj pomyśleć nad budową dalej tutaj, w tą stronę. Więc potrzebujemy cztery podłogi. Ale nie mamy śrub, mamy śruby na jedną podłogę.
Ale mamy to. Sobie to od razu wstawimy. Rybka się nam zaraz usmaży. Zrobimy sobie w międzyczasie, wstawmy te ściany tutaj. Tak. Rybka się już pewnie usmażyła, tak, więc ją jemy, zanim się spali. I też wstawimy sobie tutaj kolejny, o ten, kolejne rozszerzenie. Docelowo tamto może się usunie. O, to się da. Dlaczego nie mogę? A, wiem czemu nie mogę. Nie, nie jest w zakresie. A już wiem czemu nie mogę, bo mamy tamto. Chcielibyśmy tamto usunąć. Tak też pewnie zrobimy. Ale pierwsze idziemy pozyskać, jeszcze spróbujemy gwoździe, chociaż się ciemno robi. Pewnie na deszcz się zbiera. Zobaczmy, czy uda nam się trafić na jakieś skrzynki z gwoździami. A nie, już noc zaraz będzie. Cały dzień lataliśmy za tą sarenką. No fakt, że ja nie zacząłem odcinka zaraz o świcie. Ale cóż. Jak na złość nie ma gwoździ. Ale mamy kolejną skrzynkę, tym razem amunicyjną. I trochę gwoździ wpadło, 7 sztuk. Poszukajmy w takim razie jeszcze, póki jest jasno. Czy jakiś skrzynek tu w okolicy nie ma. Mamy kolejną budowlaną, może będą gwoździe. I są, ale niedużo. Niestety. Gdzieś mi tu warczał wilk. Dużo jest tych małych zwierzaków. Ale mi w tej chwili zależy na skrzynkach. Jest już coraz ciemniej, kurde. Więc tak chyba będziemy musieli poczekać do rana. Mamy trochę żelaza. Bo nie chciałbym się po ciemku zamiast na skrzynkę nadzieć na niedźwiedzia. O właśnie. Więc wracamy do bazy w kompletnych ciemnościach. Przeczekamy do rana. Rano może będziemy mieli więcej szczęścia. Oczywiście wykorzystamy to, co mamy. I zbudujemy kolejne podłogi. Kolejną jedną podłogę. Też zrobimy sobie tutaj oknisko, bo raz, że da nam ono światła. Dwa, dzięki niemu będziemy mieli ten kolejne źródło paliwa, nie? Czy z popiołu. Wiadomo, że lepszy byłby piecyk. Tutaj dorzućmy to. To. Mamy strasznie dużo cynku. Potasu trochę. Miedzi mamy mało za to. Ale cóż.
To sobie odłóżmy, to wykorzystamy, ale jak zniszczymy to. Będę chciał tutaj będę chciał zrobić sobie pomieszczenie jeszcze. Typowo mieszkalne. I w nim będziemy mieć na ścianie, gdzieś mniej więcej w tym miejscu, ten sterownik bazy, i wtedy będziemy mogli rozszerzyć w tamtą stronę. Kolejnym. Dobra. Ten następny chyba trzeba będzie zrobić tutaj. Wzmacniacz, tak? A do niego już będziemy potrzebować obwody drukowane. Właśnie, czy wzmacniacz? Dziwne, że nie mogę tej drugiej tej umieścić. Ale możemy umieścić te rzeczy, więc sobie je od razu umieścimy na dole. Myślę, że one mogłyby być na tej ścianie, będą te, a tutaj bym sobie umieścił agregat. Później się go przestawi. I obok. O. No i tutaj jak dorzucimy olej, będzie nam tworzyło energię, a tutaj będzie sobie czerpało tą energię. Będzie nam tworzyło masę. Widzicie, to oczywiście jakoś inaczej rozwiążemy. Bardziej, ładniej w ogóle. Na chwilę obecną tak to będzie wyglądać. No i w tej chwili po prostu sytuacja wygląda w ten sposób, że będziemy po prostu czekać do świtu, pójdziemy po kolejne gwoździe. W międzyczasie się tutaj nam będzie robiła energia do 500. I w następnej kolejności bym sobie zrobił stół warsztatowy. Do niego potrzebujemy 120 masy i 750 energii. Czyli jak to się uzupełni, to będziemy musieli sobie po prostu na chwilę odpalić i agregat, i ten. Na stole roboczym już będziemy mogli modyfikować bronie i tak dalej. Dobrze. No, to widzimy się o świcie. Nie ma sensu, żebyście patrzyli, jak ja tutaj czekam, aż będzie jasno. No i mamy. Świt pomału wstaje, więc my ruszamy dalej na wyprawę. Licząc na skrzyneczki z gwoźdźmi oraz być może w końcu dopadniemy sarenkę. Najedzeni jesteśmy, jak widać, więc głód nam na razie nie grozi. Teraz już będzie całkowicie jasno. Weźmy sobie tu do góry. Czy tu czasem żadne skrzynki się nie pojawiły? A mamy wilka. I złom. Nie będę ryzykował starcia. O, kot zszedł. Kurczę, kot zszedł. Z gór. Można by w sumie jakąś ambonę strzelić, żeby tego kota zdjąć. Mielibyśmy wtedy jelita. No, kota bym chętnie upolował. Tylko
Nie możemy dopuścić, żeby on do nas dotarł. Może z jakiejś skały. Się go działa. O, jest sarenka. Tylko pobiegła dokładnie tam, gdzie tego kota widziałem. Można by ją próbować ustrzelić, ale obawiam się, że ten kot mógłby się zainteresować. Ucieka w stronę zimy, więc może bylibyśmy w stanie wyminąć kota. W tym miejscu jakbyśmy ją ustrzelili, niech się na chwilkę zatrzyma. No i zdjęta, więc ją oskurujmy. Jeden kawał mięsa fajny jest. Okej. Tu widziałem też skrzynkę. Gdzieś. O. No i może by tego kotka jednak próbował. Ma on mniej życie, ale mnie wystraszyło. To jest wilk. Gdzie ten kotek był? A gdzieś tam, w stronę naszej bazy bardziej. Dziwne w ogóle, że on z gór zszedł, nie? Ale jak już zszedł, może by to wykorzystał. Myjmy ręce, w razie gdybyśmy jednak go nie spotkali. Załadujmy broń. Tam jest kotek. Może udałoby się go zdjąć. Jakbyśmy go dobrze trafili. Głowę. No nie no. Nie trafiłem go. Czytajmy grę. Źle go trafiłem za pierwszym razem, po prostu. A nie, w którym miejscu my mieliśmy zapis? Nie tak daleko w sumie. Rękę już mamy na miejscu. Mieliśmy umyć łapki. Przeładujmy i spróbujemy jeszcze raz. Pod warunkiem, że ten kotek tam dalej będzie. Po wczytaniu różnie to może być, nie? I po prostu się zdespawnować. On był gdzieś tutaj, więc już go nie mamy, niestety.
On tu przez zakole do nas biegł. Więc... tu jest wilk. Który za nami lezie. Boję się, że teraz biegnąc możemy na niego wpaść. Gdzieś tu chyba był. O, już chyba go nie ma. No to nie tym, to innym razem. Ale go upolujemy. To jest wilk. Mamy też roślinkę. Przed kotek z góry, to zejdzie jeszcze raz, ewentualnie zawsze możemy my podejść do góry. Zauważyliście, ten kot strasznie kluczył, jak do nas biegł. On nie biegnie w linii prostej, dlatego ciężko go trafić. Ale mieliśmy szukać gwoździ. Jedzonko mamy na chwilę obecną. O, ledwo 3 gwoździe tu były. Mało. Potrzebujemy ich znacznie więcej. Wiecie, o czym jeszcze myślę? Łatwiej się będzie na pewno na nie polować, jak już będziemy mieć warsztat i się ulepszy naszą broń. Na chwilę obecną to dość słabą tą broń mamy. Ale... nie tragiczną. Więc przy dobrej organizacji może i tego kotka by się udało ustrzelić. Może wypatrzymy jakiegoś tu na zimie i uda nam się go ustrzelić. Na śniegu będzie dobrze widoczny jako cel. Mamy skrzynkę. Też nie chcę marnować dużych ilości amunicji. Mamy kolejną skrzynkę. Kotka nie widać. A to są góry, więc tu jest duże ryzyko, że po prostu wyjdziemy za górkę i nagle zomknie. Więc może sobie tutaj zapiszemy. W razie W. Jest tam kotek. No to ryzykujemy. Nie trafiliśmy. Leży, nawet nas nie drasnął. Zarąbiście. Prawda, trochę strzałów nam na niego poszło. Ale na pewno było to opłacalne. Tak, mamy ścięgna, mamy mięso, mamy wątrobę. Super. No to teraz możemy wracać do naszej bazy. Po drodze może jeszcze jakąś skrzynkę zgarniemy.
Popchniemy w sumie, czy tu na śniegu nie będzie widać jakichś skrzynek jeszcze. Miejmy nadzieję, że na kolejnego kota nie trafimy. Chociaż... No w sumie... Moglibyśmy ustrzelić kolejnego, tylko co my z taką ilością mięsa zrobimy? Nie widzę tu żadnych skrzyń. Roślinki tylko. Zajrzyjmy jeszcze za górkę. Najwyższy punkt w okolicy, więc stąd będzie wszystko widać. No nie widać żadnych skrzynek. Na szczęście nie jest nam zimno, bo mamy sierpień, dość ciepłe temperatury. Może jeszcze tu po drodze jakąś skrzynkę trafimy. Na pewno sobie ręce w rzece umyjemy. Jelita oczywiście się też wykorzysta. To są jelita? Ścięgna, nie jelita. Ścięgna się wykorzysta. One się chyba nie psują. Nie, ścięgna się nie psują. Będziemy mieć już na kurnik. Z dwóch ścięgien, raczej z czterech ścięgien, dwie liny powinniśmy móc zrobić. Więc sobie zrobimy liny. Będziemy mogli myśleć o kurniku w następnych odcinkach. Zbierzmy jeszcze to. I wracamy do naszej bazy. Usmażymy to całe mięso. Z wątroby bym sobie zrobił, nie wiecie, to było i mięso, i wątroba. Ja bym sobie na szybko jeszcze skoczył do jeziora i spróbował dorwać. I spróbował dorwać 3, nie 3, 5. 5 kawałków wodorostów. Filip mnie cały czas goni. Słyszałem warkot, ale wilka nie widzę. Dziwne. A tu mamy łosia. Za to. Skoczmy do jeziora. Nim się nam mięso zepsuje, zanurkujemy. Może uda się od razu trafić 5 wodorostów. To byśmy sobie zrobili od razu mieszankę na zakażenia. Więcej, ale coś mało gwoździ teraz nam daje, zauważyłem. Wcześniej tych gwoździ w skrzynkach było dużo więcej, a teraz jakieś biedne te skrzynki są. Dobra, tu schodzimy na dół i zanurkujemy. Licząc, że gdzieś tu przy brzegu będą jakieś wodorosty. Mięso nam do tego czasu się raczej nie powinno spsuć. Nas już nie widzę wodorostów. Może tam dalej. Tam jest jeden.
trzy krzaczki koło siebie, aż szkoda nie wyjść na brzeg po nie. Pewnie te krzaczki też sobie wyjdziemy zgarnąć. No i jeszcze skrzynka. Raz, dwa, trzy. I skrzynka. Jest ciepło, dlatego obawiam się, że to mięso się będzie szybciej psuło, bo jest ciepło. Tego mi zależy, żeby szybko w miarę wodorosty znaleźć. Tu mamy kolejny. Jeszcze trzy musimy dopaść. Trzeba 5 wodorostów, żeby zrobić tą mieszankę. A to jak na złość wodorostów nie widać. Lepiej mieć to antidotum na wszelki wypadek. Jak już mamy wątrobę, wykonać, a mamy kolejny wodorost, i żeby później mieć problem. No, jeszcze dwa wodorosty nam trzeba. To jest dość głęboko, właśnie schodzi tutaj mocno pod wodę. Ten brzeg. A to jest zły znak dla nas. Tam już nie zanurkujemy. Więc jedyna szansa, że może gdzieś tu jeszcze trafimy. Ale niestety... Kurde, nie widzę. Oddalamy się znowu od bazy. To mięso niby jeszcze jest. Jeszcze się nie zepsuło. Tutaj powinien być wskaźnik psucia się mięsa też, moim zdaniem. Mamy wodorost. Powinna być po prostu, powinien być po prostu na nim pasek, który będzie nas informował. Mamy kolejny wodorost tam. Więc dobra nasza. Powinien być nad nim paseczek, który będzie informował, ile jeszcze zostało, zanim się zepsuje. Tak, to jest taki ryzyk po prostu. Dobra, tu jeszcze zgarniemy sobie skrzynkę i złom. Mięsko mamy jeszcze, ok. Skrzynka budowlana, oby dała dużo gwoździ. No, troszkę dała. Bez szału, ale troszkę dała. Zbierzmy jeszcze to drzewo. Lecimy na szybko, żeby wyrządzić sobie mięso. Przyrządzić sobie mięso i przyrządzić sobie to antidotum. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Mamy kolejną skrzynkę. O, może od razu ją otworzymy. Stać chyba nas na wytrych, ale w pierwszej kolejności smażymy mięsko, dorzućmy drzewa, co potrzebujemy na to antidotum, trzy te flaszeczki, tak, robimy antidotum.
I super, wszystko się udało tak jak chcieliśmy. Potopimy oczywiście tłuszcz kolejny. Jedzmy sobie truskaweczkę. Jedzmy sobie to. I zobaczmy, czy mamy na tyle 13. Jeszcze jedno to musimy sobie szybko zrobić. 17, 18 potrzebujemy na wytrych. Więc szybko jeszcze jedno sobie musimy zrobić. Tutaj tego steczka szybko jemy. Jemy drugiego. Tu sobie zgarniemy marcheweczki. Jemy sobie marcheweczki. Napijemy się. Szybko się nam przetopi tutaj. I wyłączamy. Osiemnaście i co jeszcze trzeba na wytrych? 500 energii, więc za chwilkę będziemy mieli wytrych. Żeby nam tylko ta skrzynka nie znikła. Robimy wytrych. A nam się zaraz uzupełni, więc z tym problemu nie mamy. Ścięgna sobie tu odłożymy. Bierzemy wytrych, lecimy do tej skrzynki. Zobaczmy, co też ona kryje. No, nie tak źle. Cztery spoiwa, zębatki, trochę żelaza się odzyskało, amunicję, sześć kości. Całkiem ciekawe łupy wam powiem. Oczywiście odkładamy sobie tutaj to, 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 to. Żelaza całkiem sporo. Praktycznie odzyskaliśmy całe żelazo. Dobra, mieliśmy zrobić liny. Więc zróbmy dwie. A, jedną zrobimy. A do kurnika potrzebujemy chyba dwie. Tak, dwie. Więc będziemy musieli jeszcze jedną pumę albo łosia załatwić. No ale zawsze to już jest jakiś start, co nie? Miedź przetopioną sobie rzucimy tu. Niech sobie będzie w tym miejscu, wiadomo. Linę. Gdzie my tą linę mamy? Tu mamy linę, więc sobie ją wrzucamy tutaj. No mamy trochę gwoździ, więc zróbmy kolejne ściany. Kolejne dwie podłogi. Raz, dwa. I stać nas na jedną ścianę z oknem. Te podłogi ułóżmy. Też nie, w sumie ta podłoga tutaj. To będzie zaokrąglona podłoga, więc jej tu nie będzie. I to możemy sobie podnieść. Bo ona będzie tutaj. A tu będzie to zaokrąglona. I dzięki temu możemy zacząć budować sufit sobie tutaj.
kominek mamy pod dachem, nie będziemy mokli przynajmniej. Dobra, jakie my tu mamy rzeczy? Mamy tą ścianę. No, o podłogę taką stać nas. Więc od razu ją też zróbmy. I od razu sobie zrobimy całą podłogę tam, plus ścianę. Subcio. Podłoga pierwsza. Tak. I od razu sobie to wstawimy. Ciach. No i gicier. Potrzebujemy raz, dwa, trzy. Co mnie tu się zastanawiam. Czy tego jeszcze nie przesunąć o jeden fundament, ale ta skała chyba będzie jeszcze jest na takiej wysokości, że ta skała się schowa pod. Więc częściowo przynajmniej, tak jak odtąd, można by tu zrobić taką wnękę. Właśnie na te wszystkie ustrojstwa. No zobaczymy. W każdym bądź razie tu wygląda to tak. Dalej brakuje nam śrub. Drzewem tutaj mamy jak. Na chwilę jeszcze styknie. Więc idziemy jeszcze. Może uda się znaleźć na szybko jakąś skrzynkę budowlaną. Po prostu przed następnym odcinkiem będę musiał zrobić długą rundę po bazie, po mapie, żeby jak najwięcej śrub pozbierać. Śrub, gwoździe, to są gwoździe. Cały czas mi się myli, tylko z jaką to grą było, że były zawsze infected. Zawsze jak potrzebowałem gwoździ, to robiłem śruby. I stąd teraz się mylę. Kolejne trzy gwoździe. Kolejną skrzynkę tam na horyzoncie i kolejnego kotka. Zastanawiam się, czy ryzykować z tym kotkiem znowu. Co mi mielibyśmy mięso. Zapiszemy sobie grę. Schował akurat za tym. Muszę jego w głowę trafić pierwszym strzałem, nie? Dostał. Będę on przybiegnie. Może nas znaleźć. Nie trafiłem go. Ach, niepotrzebnie jeszcze kolejny strzał oddałem. Ale mamy kolejnego kotka. Oj. Ohoho. Ile fajnych rzeczy nam dał. No to teraz cięgie mamy i mamy. Więc super. Na chwilę ścięgien nam wystarczy. Moglibyśmy od razu upiec jedną wątróbkę. A drugą
robić kolejne antidotum. Tak się teraz zastanawiam. Jest już dość ciemno. Zanurkujemy sobie tu przy brzegu. Ale kurde, nie będzie raczej widać nic w ciemnościach, no. Zobaczymy, tak. Usmażymy sobie. Na razie chwilę potrzymamy. Zobaczymy, czy wytrzyma do rana. Już na pewno przetopimy. Sięgiel mamy 6. To jest to, co mamy tutaj. 7 ścięgiel, nie jest źle. To sobie możemy schować. To też. To możemy zjeść. To można schować. To też. Antidotum też niech sobie leży tutaj. Tak samo to. Tutaj sobie rośnie cały czas. Rana sobie urośnie i wtedy będziemy się martwić warsztatem. Ale to już w następnym odcinku. Zobaczymy, czy zrobię z tego antidotum jeszcze, czy usmażę. Jedną na pewno usmażę. Ale sobie można już. A dobra. Ole. Kurde, zjadłem ją. Na surowo. Ech. No to zobaczymy, czy ją usmażę, czy. W każdym razie na teraz kończymy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejny. Pewnie jutro. Zobaczymy. Albo jeszcze nie wiem, może zagramy sobie znowu. Teraz Mista w następnym odcinku. Chociaż tam nie bardzo jest w tej chwili co robić, ale może. Zobaczymy. Albo poczekamy na kolejny update. W każdym bądź razie na chwilę obecną dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. I tym pięknym widokiem na zorze żegnam się z Wami. Do zobaczenia już jutro o 16:00. Razami Drakonikus. Trzymajcie się. Cześć.